Zakup pojazdu dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Taką informację można znaleźć na coraz większej liczbie samochodów należących do państwowych oraz ochotniczych jednostek Straży Pożarnej. Wszystko dlatego, że fundusz już od wielu lat wspiera pożarników i przekazuje środki finansowe, dzięki którym jednostki mogą zaopatrzyć się w wysokiej jakości sprzęt. O współpracy ze strażakami opowiada Mariusz Wasik, specjalista w Zespole Ochrony Atmosfery i Powierzchni Ziemi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. To są nasi podstawowi beneficjenci, jeżeli chodzi o doposażanie w sprzęt ratowniczy, specjalistyczny, samochody właśnie. Państwowe Straże Pożarne tutaj wnioskują w osobie Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, natomiast w przypadku ochotniczych straży wnioskuje do nas Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej. Zainteresowanie jest spore i jak przyznaje Mariusz Wasik, jednostki straży pożarnych bardzo chętnie korzystają z dofinansowań przyznawanych przez Wojewódzki Fundusz. Praktycznie co roku takie dofinansowanie jest przyznawane w zależności od potrzeb strażaków. Tak się składa, że w przypadku Państwowych Straży Pożarnych to dofinansowanie jest tak zwanym przekazaniem środków. Straże pożarne wnioskują tutaj z rocznym wyprzedzeniem na te środki. Także w tej chwili strażacy będą składać już wnioski na przyszły rok. Natomiast w tej chwili natomiast podpisywane są umowy na środki przyznane w ubiegłym roku. Samochody, które dotarły do jednostek Państwowej Straży Pożarnych w roku ubiegłym, to było finansowanie złożone jeszcze już 2 lata temu w tej chwili. Przykładów nie trzeba szukać daleko. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim już od kilku lat wykorzystuje się sprzęt współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Młodszy brygadier Jacek Filas przypomina o najnowszych nabytkach jednostki, a więc samochodach, których zakup był możliwy właśnie dzięki środkom finansowym funduszu. Samochody pożarnicze są to rzeczy bardzo drogie. Wydatek taki to rząd wielkości kilkuset tysięcy złotych. Sfinansowanie go to jest to niemałe przedsięwzięcie. I tutaj nasza komenda stara się partycypować w kosztach zakupu tego samochodu. Tutaj komendant czyni starania pośród jednostek samorządowych o pozyskanie pieniążków na ten cel. I w tamtym roku udało się znaleźć pieniążków na połowę samochodu. Drugą połowę na szczęście udało się znaleźć w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. I dzięki temu Komenda Wojewódzka mogła dla nas zakupić samochód pożarniczy na podwoziu Scania. Jest to samochód ciężki, posiada on 5000 litrów wody, ma wysokowydajną autopompę. No i jest to już takie cacka, można by powiedzieć, tutaj wśród naszych samochodów na garażu, które zastąpiło kilkunastoletni samochód Jelcz, który został oddany do jednostki OSP w Wiedłowniku. Ten samochód tutaj stoi za naszymi plecami, zaraz za tym samochodem do ratownictwa wypadkowego. No i od miesiąca już tutaj użytkujemy go w naszym podziale bojowym. Nie jest to jedyny samochód, jaki tutaj udało się sfinansować przy współudziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. 2 lata temu również bardzo potrzebny sprzęt w naszej jednostce, samochód ten pierwszy wyjazdowy, jak to się nazywa tutaj w naszym żargonie strażackim, został zakupiony właśnie też przy 50% współfinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Ja tutaj wymieniłem samochody, które zostały zakupione w ostatnich 2 latach, ale można tutaj się pochwalić innymi samochodami, które również przy współudziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska dla naszej komendy zostały zakupione. Najnowszy nabytek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim, czyli samochód marki Scania, kosztował ponad 868 tysięcy złotych. 450 tysięcy złotych na ten cel przekazały samorządy. Pozostała kwota, czyli ponad 418 tysięcy złotych, to środki pochodzące z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Dokładamy maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych, czyli tutaj w zasadzie 50% kosztów zakupu sprzętu, nie tylko jeżeli chodzi o samochody, tutaj wchodzi też inny sprzęt specjalistyczny typu środki chemiczne, jakieś łodzie, kontenery, tego typu sprawy. Samochód, który od niedawna mają do dyspozycji wodzisławscy strażacy, znacznie usprawni pracę jednostki. Scania ma już za sobą kilka wyjazdów do akcji. Jest to samochód ratowniczo-gaśniczy, a więc i do pożarów, i do wypadków, i do jakichś innych miejscowych zagrożeń. Takie samochody właśnie są wykorzystywane. No, w chwili obecnej tutaj trwają działania na jednym z akwenów tutaj w Nieboczowach.
Działania te polegają na wyciągnięciu sardy z wody. I taki samochód właśnie ratowniczo gaśniczy do tego typu na przykład działań również wykorzystywany. Dodajmy, że zarówno jednostki państwowych, jak i ochotniczych straży pożarnych nadal mogą zwracać się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i składać wnioski o dofinansowanie do niezbędnego sprzętu. W tej chwili już na ten rok jest podpisywana umowa w kwocie bodajże w tej chwili 8 milionów złotych na same samochody, mówię, bo tych umów jest zazwyczaj kilka. Do tego dochodzą jeszcze umowy na środki chemiczne, pionotwórcze, tego typu rzeczy. Sprzęt indywidualny, czyli mundurowanie, buty, jakieś wyposażenie, aparaty oddechowe. I w takiej jakby trzy kategorie zadań dofinansowujemy. Zainteresowanie jest zatem spore, zarówno jeśli chodzi o wnioski o dofinansowanie do samochodów, jak i innego sprzętu ratowniczego. W przypadku Państwowych Straży Pożarnych jest to, znaczy powiem, że mniej więcej na stałym poziomie dochodzą pewne nowe elementy, nowe rodzaje sprzętu, które się nie pojawiały, no ale to z racji, że tak powiem, rozwoju techniki. Powiem bardziej tutaj ochotnicze straże pożarne, ponieważ jest to tutaj liczbowo w ogóle ilość strażaków ochotników jest dużo większa i zapotrzebowanie dużo większe. A wykorzystują oni najczęściej sprzęt już na przykład przekazany, wykorzystany przez Państwowe Straże i przekazywany im do eksploatacji w dalszym ciągu. Więc tutaj istnieje potrzeba na przykład wymiany tych już na przykład zdezelowanych samochodów, które mają okres służby 20 lat już za sobą na przykład na nowe. A jak współpracę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oceniają strażacy z Wodzisławia Śląskiego? Jak nie trudno się domyślić, bardzo pozytywnie. Tak, oczywiście, może ta współpraca nie jest tutaj bezpośrednia między naszą komendą a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, ale wiemy, że na poziomie wojewódzkim ta współpraca przynosi wymierne efekty, do czego przykładem są tutaj te sprzęty, które wymieniłem. A pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zachęcają jednostki do składania kolejnych wniosków o dofinansowanie na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Przed nami kolejna edycja konkursu Zielone Czeki, tym razem z dopiskiem 2015. W związku z tym organizator, czyli Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, zachęca do składania wniosków. Kapituła konkursu wyłoni laureatów w 6 kategoriach. Innowacje i technologie, programy i akcje dotyczące ochrony przyrody, prace naukowo-badawcze, edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, publicystyka ekologiczna oraz działania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych. No już sama nazwa Zielone Czeki sugeruje, że to nagroda finansowa funduszu dla osób, które wyróżniają się w swojej działalności proekologicznej na terenie województwa śląskiego. Nagroda przyznawana od 1994 roku z okazji Dnia Ziemi. Dzień Ziemi 22 kwietnia, przypomnę, jest obchodzony. No i wtedy odbędzie się gala związana z wręczeniem Zielonych Czeków. Przygotowania już teraz, dlatego że czekamy na zgłoszenia kandydatów do tegorocznych nagród. W tym roku zmiana w regulaminie, myślę, że spowoduje ona jeszcze większą ilość zgłoszeń. Tego się nie boimy, do tej pory zainteresowanie było duże, ale zależy nam na tym, żeby jak najwięcej osób, które na co dzień zajmują się taką działalnością proekologiczną, zgłaszało się do tego konkursu. Zmiana, o której wspominam, dotyczy możliwości samodzielnego zgłoszenia się. Do tej pory było tak, że wskazane w regulaminie instytucje zgłaszały kandydatów. Teraz również sami kandydaci będą mogli zgłosić swoje kandydatury. Fundusz wymagał będzie jednak rekomendacji wskazanych w regulaminie konkursu instytucji. Zgłoszenia do Zielonych Czeków przyjmowane są do dnia 20 marca. Szczegółowe informacje oraz wnioski do pobrania znajdują się na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.